Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z Tarnowa Podgórnego, z siedziby firmy Korbanek. Nazywam się Damian Łączny. Chciałbym Państwu przedstawić kombajn zbożowy, który tutaj widzicie Państwo po mojej prawej ręce. Jest to Rosselmarsch Vector 425. Rozpoczniemy od przyrządu żniwnego. Przy tutaj widocznym kombajnie zamontowany jest header o szerokości 5 metrów. Występuje również w ofercie header o szerokości 6 metrów. Zastosowano w tym headerze system cięcia firmy Schumacher, który charakteryzuje się wysoką częstotliwością cięcia, co jest istotne, aby osiągać wysoką wydajność pracy. Napęd nagarniacza w tym kombajnie jest tutaj za pomocą, jest hydrauliczny. To też dzięki temu mamy tutaj opcję automatyki pracy nagarniacza. Możemy bardzo łatwo sobie ustawić proporcje prędkości obrotowej nagarniacza do prędkości jazdy kombajnu. Tutaj, tak jak widzimy, kombajn wyposażony jest w wspomniany header o szerokości roboczej 5 metrów i firma Rosselmarsch oferuje kombajny nawet od najmniejszego modelu, rozpoczynając wyposażone w poziomowanie przyrządu żniwnego. Tutaj w wypadku Vectora jest to poziomowanie mechaniczne za pomocą układu sprężyn, który możemy zobaczyć z boku przenośnika pochyłego. Header ten i gardziel wyposażona jest też w rewers hydrauliczny, który w razie konieczności pozwala nam uruchomić wsteczne obroty ślimaka w headerze oraz przenośnika łańcuchowo-listowego w przenośniku pochyłym. Na wyposażeniu kombajnu znajdziemy multizłącze, tak aby szybko za jednym podpięciem załączyć przewody hydrauliczne. Oczywiście mamy też wałek przenośnika, wałek WOM, aby przenieść napęd na tutaj listwę tnącą przyrządu żniwnego. Rosselmarsch Vector 425 wyposażony jest w bęben musący o średnicy 800 mm i 10 cepów. Jednocześnie tutaj mamy klepisko bardzo dużej powierzchni, 1,1 m kwadratowego. Taki układ omłotowy zapewniał nam bardzo dobrą jakość uzyskiwanego ziarna. Tutaj widzicie Państwo niezależny układ niedomłotów. Niedomłoty wracają przenośnikiem ślimakowym dalej, przenośnikiem łopatkowym i trafiają na ten niezależny układ. Jest to rotor wyposażony w 3 wychylne łopatki i to tutaj domasane są niewymucone kłosy. Układ czyszczenia składa się z wentylatora łopatkowego oraz z układu sit o powierzchni 3,59 m2. Vector wyposażony jest w czujniki strat ziarna na wycząsaczach oraz na sitach, tak aby monitorować straty w kombajnie, aby je oczywiście ograniczyć. Kombajn wyposażony jest w zbiornik ziarna o pojemności 6000 litrów. Pokrywa zbiornika otwierana jest klawiszem elektrycznie z kabiny operatora. I ciekawostka, tutaj na wyposażeniu podstawowym tego kombajnu znajdziemy hydropulsatory w zbiorniku ziarna. A co to te hydropulsatory? Jest to, można powiedzieć, podwójne dno zbiornika ziarna, blachy, które w bardzo łatwy sposób z kabiny operatora możemy wprowadzić we wibracje. Jest to szczególnie przydatne w wypadku zbioru bardzo wilgotnego ziarna lub upraw drobnoziarnistych, wtedy kiedy mamy problem z rozładunkiem ziarna. Te blachy wprowadzone we wibracje w bardzo łatwy sposób pomogą nam i usprawnią rozładunek zebranego ziarna na przyczepę. Vector wyposażony jest również oczywiście w rozdrabniacz słomy, dzięki czemu w zależności od potrzeb możemy słomę rozdrabniać lub układać w pokos. Vector wyposażony jest w silnik Cummins o pojemności 6,7 litra i mocy 228 koni mechanicznych. Tak jak widzimy, do silnika mamy bardzo dobry dostęp. Po otwarciu osłony w łatwy sposób możemy sprawdzić poziom stanu oleju silnikowego, dotrzeć do filtra powietrza, czy też otworzyć chłodnicę w celu jej wydmuchania przy codziennej obsłudze. A jeśli chodzi o codzienną obsługę kombajnu, jest ona tutaj w bardzo fajny sposób usprawniona.
Dzięki temu, że kombajn na wyposażeniu podstawowym wyposażony jest w sprężarkę powietrza ze zbiornikiem o pojemności 110 litrów. Tak jak widzimy, tutaj jest też wyprowadzone złącze pneumatyczne, więc możemy tutaj wpiąć się przewodem i końcówką tak, aby w szybki sposób wydmuchać silnik, wydmuchać filtr powietrza oraz kombajn przed rozpoczęciem pracy, a także po jej zakończeniu, żeby oczyścić z nadmiaru kurzu, brudu czy chlew. Kabina Vectora jest świetnie wyposażona. Tak jak tutaj widzimy, w kabince mamy kolumnę kierownicy, którą możemy regulować w trzech stopniach. Fotel dla instruktora. Klimatyzacja, chłodzony schowek, podłokietnik zintegrowany z fotelem operatora, terminal 10-calowy, kolorowy, dotykowy, bardzo intuicyjny w obsłudze oraz elementy obsługowe, czyli przełączniki uruchamiania funkcji, zmiany ustawień, a także joystick, którym kierujemy kierunkiem jazdy oraz obsługujemy przyrząd żniwny, rurę wysypową, nagarniacz przyrządu żniwnego. Kabinka pozwala bardzo komfortowo pracować tym kombajnem przez długie dni pracy. Dzięki temu też możemy zachować wydajność oraz po skończonym dniu pracy nie czuć się zmęczonym.